Gala roku, spotkanie z dyrektorem. No ministrowie też będą szli na dywanik do szefowej. U, uryw. Urywki. Urywki z kalendarza. Tak to może być. tam nie wiem czy będzie gala roku. A tu kolega Na Megaowo dzisiaj. I chciałem powiedzieć, że przy skrzypcach pachnie kalafonią. Ładnie A, pachnie. Pachnie. pachnie, 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 prawda? pachnie, pachnie prawda? Tak no, to zupełnie sprawa. Redaktor Filip Jaślar, dzień dobry ministro. Dzień, dzień dobry. Oto kartka z kalendarza. 18 stycznia imieniny obchodzą Amonia, Atenogenes, Liberata, Lubart, Pryska, Venerant i Woluzjan. Wszystkiego najlepszego. 96 lat temu, w tygodniku ilustrowanym, ukazał się pierwszy odcinek powieści Władysława Reymonta Chłopi, w której, Państwo pamiętają, Boryna zdradzała z antkiem swojego męża. Tego samego dnia, uwaga, będzie śmiesznie, założono Czechosłowackie przedsiębiorstwo elektroniczne Tesla pod nazwą Elektra. Tak? Tesla pod nazwą Elektra. Oni byli pionierami. Powielając ich pomysł, wiele lat później pan Gordon Matthew Sumner zarejestrował się pod nazwą Sting, Kasia Szczot jako Kaja, Zenek Martyniuk jako największa gwiazda polskiej piosenki, a Leroy jako poseł. Ze świata. 18 stycznia 1800 roku, San Escobar ogłosił niepodległość po zwycięstwie nad wojskami Stumilowego Lasu. W dniu święta narodowego San Escobar zagram fragment ich hymnu. Proszę wstać. San Escobar 18 stycznia urodzili się. Kevin Costner, amerykański aktor. Największą popularność przyniosły mu filmy Tańczący z Wilkami i Kevin Sam w Domu. 46 lat temu Josep Guardiola, hiszpański piłkarz i trener. Pan Guardiola jest tylko półtora roku starszy ode mnie. Różnimy się jednak wzrostem, wagą i stanem konta. Pep nie ma kredytu we frankach. To mało ambitne, prawda? 135 lat temu urodził się Alan Aleksander Milne, dlatego 18 stycznia to dzień kubusia-puchatka. Świętujmy, cytuję mistrza, jestem tu, gdzie stoję, ale jeśli się ruszę, to mogę się zgubić. Są tacy, co mają rozum, a są tacy, co go nie mają. I już. Dziękuję pięknie i biegnę na małe co nieco. Dziękujemy. Filip Jaślar. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Miło pana widzieć. Im bardziej wyglądałem na drugą stronę stołu, tym bardziej Filip tam był. O, widzimy. Jeśli dobrze pamiętam. Za 5,5 minuty będzie siódma. O.